zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Towarzysze, mamy 30 listopada 2018 roku i tym filmikiem odniosę się do różnych nowych gości, niezbyt mile witanych na kanale Towarzysz Michał, ale jednak pojawiających się różnych antykomunistów, którzy reprezentują taki nurt właśnie neoliberalny. Więc dla tych, co coś troszkę wiedzą o komunizmie, no to wiedzą, że my komuniści jesteśmy wrogami burżuazji, jesteśmy za tym, żeby wprowadzić właśnie społeczeństwo bezklasowe, które nazywa się komunizm, i drogą do tego komunizmu jest właśnie rewolucja proletariacka, stworzenie właśnie państwa, dyktatury proletariatu, i proletariat jest tą klasą, która właśnie doprowadzi do wyzwolenia ludzkości ze społeczeństwa właśnie podzielonego na klasy, no i poprzez później właśnie proces obumierania państwa wprowadzimy społeczeństwo bezklasowe. Więc poczęstowałem was tutaj takim frazesem, wszyscy zapewne wiecie, że komuniści są wrogami burżuazji, ale ja mówię to nieprzypadkowo, towarzysze. Otóż my komuniści jesteśmy wrogami burżuazji i my jesteśmy wrogami przede wszystkim tej wielkiej burżuazji. To jest ważne, no niestety, no póki co jeszcze przedstawiciele wielkiej burżuazji, ani tutaj Kulczykowie, ani Bill Gates, ani inny jakiś Bezos nie zaszczycił mnie obecnością na swoim kanale. Za to na kanale właśnie pojawiają się tacy różni ludzie, którzy sami siebie uważają za burżuazję. No i ponieważ właśnie mamy względnie do czynienia z pewnym masowym zjawiskiem, to znaczy wielu ludzi, którzy chcą dyskutować z komunistami, chcą nas krytykować, zwalczać, właśnie obśmiewać, grozić nam śmiercią, to są bardzo często ludzie reprezentujący mniej więcej ten sam pogląd, więc pora wreszcie się odnieść tutaj do pewnych właśnie propagandowych iluzji. Więc zacznijmy może w ogóle od tego, no skąd to się wzięło. To znaczy ja tutaj przedstawię wam, towarzysze, kilka moich koncepcji, takie rozważania. Nie jest to na pewno ostatni film z tej dziedziny. Wydaje mi się, że jest to w pewnej kwestii jest to temat nowatorski, to znaczy wielu marksistów na pewno, którzy będą oglądać ten film, się z moimi wnioskami zgodzi, choć jeszcze nigdy pewnie nie patrzyli na to od tej strony, a w każdym razie to nigdy, o ile mi wiadomo, nie zostało tak jakoś właśnie podsumowane. Więc ja chciałbym tutaj, towarzysze, porozmawiać o dwóch kwestiach, które są sprzeczne. To znaczy z jednej strony mamy tendencję systemu kapitalistycznego opisanego przez Marksa, w którym mamy do czynienia z proletaryzacją, czyli wraz z rozwojem kapitalizmu, wraz właśnie z ekspansją tutaj tych różnych firm kapitalistycznych, no to mamy do czynienia z procesem proletaryzacji. To znaczy, że w momencie powstawania kapitalizmu, tak jak go właśnie opisywał Marks, no to w tamtym czasie jeszcze istniały różne klasy, które trudno było jednoznacznie określić, czy jest to proletariat, czy burżuazja. Były to właśnie różne klasy, klasy pośrednie, których stosunek do środków produkcji był właśnie taki dwuznaczny. Czyli mamy przede wszystkim chłopów i rzemieślników, czyli klasy, które z jednej strony posiadają swoje własne środki produkcji. Chłopi posiadają ziemię, rzemieślnicy posiadają jakiś tam warsztat rzemieślniczy. Z drugiej strony jednak no i rzemieślnicy, i chłopi są zmuszeni pracować na tych środkach produkcji. Rzadko też kiedy no, kogoś zatrudniają i wyzyskują. Więc mamy do czynienia właśnie z klasą pośrednią, która nie jest ani właśnie klasą pasożytów, która nic nie robi, ani nie są to właśnie osoby pozbawione sił wytwórczych. Mówiąc o chłopach, mówiąc o rzemieślnikach w kontekście gospodarki europejskiej, to mówimy tutaj o tradycjach no, wielowiekowych, jeszcze sięgających początków średniowiecza, jak to właśnie czy na wsi, czy miasta właśnie miały tam jakieś takie tradycyjne warsztaty. To wszystko funkcjonowało przez kilkaset lat i pojawienie się kapitalizmu, właśnie ekspansja tego kapitalizmu, rozwój, jego taki ofensywny, innowacyjny charakter spowodował, że w ciągu
dość krótkiego czasu w całej Europie nastąpił proces proletaryzacji. Z jednej strony więc właśnie rzemieślnicy, którzy nie byli w stanie sprostać właśnie konkurencji wielkiego przemysłu. No to po prostu no, człowiek, który do tej pory no, z dziada pradziada właśnie był jakimś szewcem i wytwarzał tam, nie wiem, jeden but na tydzień, no to w pewnym momencie, kiedy pojawia się fabryka i ta fabryka produkuje tych butów tysiące, no to po prostu no, taki szewc no, może co jedynie co zrobić, to po prostu zamknąć swój warsztat. Z drugiej strony mamy chłopstwo i w momencie pojawienia się rynku światowego, rozwoju transportu, rozwoju właśnie kolonii, możliwości właśnie sprowadzania wszystkich towarów rolniczych właśnie z kolonii, właściwie za bezcen, bo tamto pochodzi z grabieży, czy właśnie jakiejś tam ludności afrykańskiej pracującej za darmo, czy z jakiejś plantacji, gdzie są niewolnicy, no to wiadomo, że taki chłop właśnie mieszkający w Europie, no, który z dziada, pradziada właśnie produkuje jakieś tam właśnie towary rolnicze i cena tych towarów rolniczych spada, gdyż pojawia się tutaj nasycenie rynku towarami właśnie z importu, no to powoduje, że po prostu chłop nie jest w stanie się wyżywić z produktów właśnie ze swojej pracy i coraz więcej chłopów jest zmuszona do tego, właśnie bankrutuje, no i jest zmuszona do tego, żeby właśnie szukać pracy w miastach. Czyli to, co opisywał właśnie Marx mniej więcej właśnie w manifestie komunistycznym w połowie XIX wieku, no to była taka trwała tendencja, że klasy pośrednie, czyli rzemieślnicy i chłopi właśnie ich udział procentowy w społeczeństwie systematycznie malał i tak jak właśnie no, chłopstwo no, tam w czasach tam właśnie sprzed 150 lat, no to ponad tam 80-90% populacji europejskiej to byli chłopi, no to dzisiaj w krajach właśnie rozwiniętego kapitalizmu, w takich właśnie w Stanach Zjednoczonych, to tych chłopów jest mniej niż 1%, tam właśnie w Unii Europejskiej jest to podobnie. No, zjawisko to właśnie no, ubożenia chłopów, którzy opuszczają własną ziemię i jadą do miast, którzy stają się tam proletariuszami, no to jest to zjawisko, które cały czas obserwujemy w krajach trzeciego świata. No i jednym z efektów właśnie tego procesu było to, że z jednej strony po prostu powstały właśnie jakieś takie duże monopole, duże fortuny jakichś takich nielicznych burżujów, a z drugiej strony właśnie no, masa właśnie proletariatu miejskiego. No i tak jak Marx właśnie widząc i analizując ten proces widział w proletariacie właśnie nadzieję świata na wyzwolenie, na to, że po prostu proletariat przez to, że no nie ma nic do stracenia prócz własnych kajdan, więc prędzej czy później ten proletariat właśnie obali kapitalistów i zbuduje komunizm, no to w to, co widzimy dzisiaj właśnie mniej więcej od czasów no, takiej kontrrewolucji neoliberalnej, to właśnie pod znaku tam Reagana, Thatcher, którą my mogliśmy w Polsce zaobserwować właśnie w latach 90. na bazie reform Balcerowicza i Jeffreya Sachsa, no to widzimy jakieś takie właśnie no, na siłę takie propagandowe, odgórne przez państwo właśnie próbę zastopowania tego procesu. Więc mamy tutaj taką właśnie próbę stworzenia klasy właśnie takich no, drobnych posiadaczy, właśnie takich drobnych burżuj. Całe to zjawisko należy obserwować w kontekście no, władzy politycznej, którą zdobyły elity właśnie tam, czy wywodzące się z PZPR-u, czy z Solidarności, które po prostu uwłaszczyły się na reformach kapitalistycznych i które jak ognia bały się dużych ośrodków właśnie przemysłowych, w której może być zorganizowana klasa robotnicza. I to jest jakby kluczowa rzecz, żeby jako wstęp do w ogóle dyskusji o tych wszystkich właśnie Januszach biznesu i firmach. Że mamy do czynienia z pewnym właśnie ideologicznym tutaj strachem przed klasą robotniczą, ideologicznym strachem przed właśnie jakąś taką masowością, wielkim przemysłem.
który zmuszał polską burżuazję, nawet trudno to nazwać burżuazją, po prostu ludzi, którzy doszli do władzy w latach 90. w Polsce, do tego, żeby przeprowadzić różne decyzje ekonomiczne mające charakter nieracjonalny, tylko po to, żeby po prostu łatwiej się im było utrzymać u władzy. Więc na pierwszy właśnie tutaj postanowiono rozpieprzyć stocznie, huty, kopalnie, fabryki, wszędzie tam, gdzie właśnie był zorganizowany proletariat, zakłady liczące kilkanaście tysięcy ludzi. Wszystko to stanowiło potencjalne zagrożenie. No bo wiadomo było, no, że jeśli właśnie te stocznie w roku 80. zastrajkowały, no to nawet PZPR musiał się ugiąć i to wszystko doprowadziło później do kryzysu PRL-u, więc nowa władza postanowiła się zlikwidować to zagrożenie poprzez po prostu likwidowanie przemysłu. To, że to zjawisko było nieracjonalne z punktu widzenia gospodarki i w ogóle no, polskiego państwa, no to widać. No, jeśli my to porównamy sobie, załóżmy, no, polską transformację z tym, co w tym samym czasie widzimy w Chinach, no to widzimy, że w Chinach mamy właściwie od 30 lat nieustający tutaj rozwój gospodarczy i wzrost PKB właśnie tam cały czas, no... tam ileś, no, tam w liczbach dwucyfrowych tam niekiedy, no, a przynajmniej zawsze powyżej tam chyba 7 czy 8%. I to jest od lat przynajmniej 30, w wyniku tych właśnie, no, w tych ostatnich 30 lat w Chinach, no, to doszło do takich cudów, że tam kilkaset milionów Chińczyków po prostu wyszło z nędzy. W ogóle kraj będący kiedyś światowym zadupiem stały w tym momencie jest pierwszą gospodarką na świecie i tak dalej, i tak dalej. No można długo mówić o Chinach, no ale jakby no kluczową sprawą dla dobrobytu chińskiego i dla w ogóle sukcesu chińskiego był chiński przemysł. I ten chiński przemysł tym łatwiej mógł się właśnie rozwijać w latach 90. i na początku XXI wieku, gdyż taka naturalna konkurencja na rynku kapitalistycznym, jaką był blok wschodni, czyli wszystkie kraje właśnie dawne demoludy plus Rosja, one zostały właśnie spustoszone przez te reformy neoliberalne, które właśnie... były dokonywane takim ideologicznym strachem przed klasą robotniczą. I to warto zrozumieć, towarzysze, że z mojego punktu widzenia te reformy, jeśli my mielibyśmy przeanalizować właśnie te antyreformy, które dokonywały się w bloku wschodnim po 1989 roku, one miały przede wszystkim charakter ideologiczny. Bo ludzie, którzy w tamtych czasach żyli, którzy byli ofiarami tych reform, to bardzo często to było po prostu tłumaczone w ten sposób: aha, oni chcą się nakraść. Oni chcą się nakraść i po prostu chcą zamknąć tą stocznię, tam nie wiem, wypieprzyć tysiące ludzi na ten, ale to co ma tam jakąś no, największą wartość, no to ktoś tam właśnie sprzeda, się dorobi i tak dalej. Ale w każdym razie zawsze ludziom myślącym racjonalnie wydawało się, że po prostu tu chodzi o tą jedną taką rzecz, że po prostu to, co jest państwowe, ukraść, sprywatyzować i po prostu, no, że po prostu będzie taki prosty transfer jakiegoś tam majątku od państwa do ludzi prywatnych. I rzeczywiście jakaś część tego majątku należącego do państwa, należącego do społeczeństwa trafiła do osób prywatnych, ale to jest znacznie mniejsza część tego majątku. Warto, towarzysze, żebyście zrozumieli. Duża część polskiego majątku przemysłowego, cały ten potencjał Polski Ludowej, duża część po prostu została zniszczona. To nikt tego jakby nie wziął, nikt tego nie sprzedał. I o to tutaj to chodziło. Tu chodziło przede wszystkim o nieracjonalną decyzję ekonomiczną, żeby zniszczyć klasę robotniczą. Więc przy okazji, oczywiście, ktoś się na tym nakradł, to nie podlega jakby tutaj kwestii, no. Ale to nie chodziło przede wszystkim o to, żeby ukraść, tylko o to, żeby zniszczyć. Więc zniszczyć, a przy okazji ukraść. No i warto, towarzysze, żebyście zrozumieli, że jeśli my obserwujemy te wszystkie właśnie
bajeczki tam na kanałach Prosta Ekonomia czy inne te neoliberalne bajeczki, to tam zawsze jest przedstawiany ten rozwój kapitalizmu jakiś taki naturalny proces, że jest po prostu jakiś tam, nie wiem, człowiek na wyspie, on zrobi tutaj to, tamto, sramto i w pewnym momencie w naturalny sposób tak się rozwinie kapitalizm, że po prostu kapitalizm jest jakimś takim naturalnym odzwierciedleniem ludzkiej działalności ekonomicznej. Po prostu zawsze ludzie, którzy po prostu są na jakimś poziomie rozwoju cywilizacyjnego, oni prędzej czy później dojdą do kapitalizmu. Że kapitalizm jest czymś naturalnym. No to jeśli my mielibyśmy przeanalizować początki polskiego kapitalizmu, tego od 1989 roku, to my widzimy, że tutaj dwa czynniki tworzące polski kapitalizm, tak jak my dzisiaj ten kapitalizm widzimy, to widzimy, że tutaj nie było nic naturalnego. To więc mamy po pierwsze decyzję państwową, odgórną, żeby zniszczyć państwowy przemysł. Więc to jest jedna rzecz. A teraz druga rzecz, to jest, czyli rozwój tych właśnie drobnych firm. No to jest przedstawiany właśnie ten rozwój drobnych firm jako jakiś taki naturalny proces, że po prostu ludzie właśnie będący do tej pory właśnie przytłoczeni, właśnie pracujący gdzieś w fabryce, gdzie tam musieli się słuchać jakiegoś szefa, że mieli tam właśnie jakiś 8-godzinny czy ilość tam dzień pracy, w pewnym momencie mogli się z tego wyzwolić, mogli stworzyć własną firmę i to było takie naturalne. Więc taka jest jakby propagandowa bajeczka, że tak właśnie była tworzona polska burżuazja, te wszystkie drobne firmy. No ale jak każda bajeczka, do rzeczywistości to nie bardzo pasuje. No, przede wszystkim widzimy tutaj gigantyczny wkład państwa w rozwój tej drobnej przedsiębiorczości. Więc ta drobna przedsiębiorczość jest wspierana właściwie na każdym kroku. Więc pierwszym takim momentem w ogóle wspierania drobnej przedsiębiorczości są właściwie dotacje. Więc człowiek, który, jeśli mamy człowieka, który właśnie zastanawia się, jak jest już dorosły i chce jakoś zarabiać pieniądze, to jeśli on pójdzie się zatrudni do pracy na etat, to nic z tego nie dostanie. Jeśli zdecyduje, że stworzy własną firmę, to na dzień dobry może dostać czy od polskiego państwa, czy od Unii Europejskiej dotacje tam kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i gdybyśmy tak mieli przeanalizować właśnie kapitalizm w Unii Europejskiej, ja to mogę przeanalizować na przykładzie Francji, konkretnie na przykładzie Paryża, to my widzimy, że tutaj właśnie te drobne firmy są wspierane przez państwo właściwie na każdym kroku. No najlepszym przykładem jest miasto Paryż. No i w tym mieście drobni handlowcy właśnie, jacyś tacy rodzinni, posiadający jakieś tam drobną restaurację, czy drobny sklepik, czy jakąś tam piekarnię, czy coś. No to oni mają ileś różnych właśnie zniżek podatkowych, oni właśnie mogą wynająć lokal właśnie gdzieś w centrum Paryża po niskich kwotach, gdy w tym samym czasie właśnie duże sieci handlowe, to jest na nie nakładane ileś różnych ograniczeń. Przede wszystkim pierwsze podstawowe ograniczenie jest takie, że duże sieci handlowe w ogóle nie mogą jakby otwierać się w centrum dużego miasta. Robią wszystko, żeby po prostu mówić, duże centrum dużego miasta to jest właśnie dla takich drobnych sklepikarzy. A jeśli wy tutaj właśnie chcecie wchodzić z wielkim handlem właśnie wielkopowierzchniowym, to wy to musicie robić na obrzeżach. I ten przykład handlu jest bardzo ciekawy, chociażby właśnie przy okazji tutaj tego dekretu Morawieckiego o właśnie wolnych niedzielach handlowych, to widzimy, że po prostu te wolne niedziele, one dotykają supermarketów, dużych sieci, tak? One muszą tego przestrzegać. One muszą w niedzielę swój sklepik zamknąć, swoje wielkie sklepy właśnie sieci handlowe zamknąć. Gdy w tym samym czasie właśnie jakiś tam Janusz może zmusić swoje dziecko do pracy, otworzyć jakiś kiosk i w niedzielę czy w święta będą pracować. W każdym razie cały czas pieprzą nam w propagandzie o tym, że mamy do czynienia z wolnym rynkiem. W sytuacji takiej, kiedy ten wolny rynek wygląda to tak, że tam, gdzie jest jakaś forma właśnie ustrukturyzowana, gdzie są ludzie mający umowę o pracę, wszystkie jakieś duże zakłady, to one w tej konkurencji wolnorynkowej
są właśnie przez państwo burżuazyjne no, gnębione na każdym kroku, gdyż to państwo burżuazyjne na właśnie przy każdej możliwej okazji wspiera małe firmy. Więc w tej kwestii, to znaczy wsparcia finansowego, wsparcia kolejnych państw Unii Europejskiej dla właśnie takiego drobnego biznesu, no to postaram się przygotować konkretny filmik szczegółowy właśnie kiedy indziej. No i ja tym razem po prostu przeanalizuję właśnie no przyczyny, dlaczego tak się w ogóle dzieje. Znaczy no ogólnie propagandowo to wygląda tak, że my na każdym kroku właśnie jesteśmy tutaj bombardowani informacją o tym, że właśnie no człowiek, który jest na etacie, to jest nieprzedsiębiorczy, to jest właśnie osoba jakaś taka upośledzona, że jakby no esencją polskiego społeczeństwa, czy w ogóle esencją kapitalizmu, to są ludzie przedsiębiorczy, to są ludzie, którzy mają odwagę tworzyć własną firmę, to są tacy kowale własnego losu. No i my jesteśmy, może nie ja, no, ale już jakby młodsi Polacy, którzy mieli w szkołach właśnie jakieś tam lekcje przedsiębiorczości, którzy właśnie no, nie mają w tej chwili właściwie jakiejkolwiek formy odporu propagandowego w mediach cały czas. Cokolwiek nie włączą, czy to radio, czy telewizja, czy właśnie jakieś tam prasa drukowana, tam ta propaganda właśnie, że no, praca na etacie jest czymś złym, założenie własnej firmy jest czymś dobrym, to jest jakby czymś, coś no, wszechobecnego. No, tutaj dochodzimy do pewnego paradoksu, bo jakby no, tutaj ideologicznie no, to te siły, które właśnie wspierają tą wolną przedsiębiorczość, one to robią jako właśnie strach przed klasą robotniczą, strach przed komunizmem i powołują się właśnie tutaj na kapitalizm, ale równocześnie no, ich działalność no, jakby przeczy no, głównej takiej zasadzie kapitalistycznej, no bo główna zasada kapitalistyczna to jest wolny rynek, wolna konkurencja, właściwie wolność. No, no i tylko, że problem jest taki, no, że jeśli my dalibyśmy możliwość takiej całkowitej wolności na rynku właśnie i tutaj mamy jakiś kiosk właśnie, a obok Biedronkę czy Lidla, no to wiadomo, że te wszystkie rodzinne sklepiki, gdyby one grały wedle tych samych reguł, no to wiadomo, że by padły. One by padły, więc cały mit właśnie takiego no, przedsiębiorczego kapitalizmu opartego właśnie na takich właśnie rodzinnych firmach, no to by padł. No to dlatego właśnie no, tutaj w ramach wolności to po prostu wprowadza się takie no, nierówne zasady gry, że z jednej strony właśnie na takie duże sieci oferujące tańszy towar, lepszej jakości, i tak dalej, i tak dalej. Tam można właśnie długo o tym mówić, no ale w każdym razie, no gdyby one miały grać wedle tych samych reguł gry, to znaczy mogłyby otwierać swoje sklepy bez żadnych ograniczeń w centrum miast, gdyby mogły właśnie być otwarte dokładnie w tych samych godzinach, co sklepiki właśnie rodzinne, no to z tych sklepików rodzinnych nie zostałby kamień na kamieniu. One wszystkie by zbankrutowały. To, że one w ogóle w tej chwili funkcjonują, to jest tylko i wyłącznie dzięki właśnie protekcji państwa. Kapitalizm jest to nieustająca walka. Walka między kapitalistami, walka o rynki. To jest także walka klasowa. No, kapitaliści robią wszystko, żeby no, zwiększać swoje zyski kosztem właśnie obniżenia płacy robotników. No i można by tutaj porównać właśnie no, takiego monopolistę, który taką Biedronkę czy takiego Lidla, która właśnie dokonuje ekspansji, do jakiegoś takiego drapieżnika. No i jeśli spojrzelibyśmy na jakiś film przyrodniczy, no to widzimy takiego lwa. No i ten lew sobie tam poluje, złapie jakąś antylopę, no i tam w końcu pacnie tą antylopę, tam przegryzie jej gardło, no i zaczyna tą antylopę jeść. No i tam sobie je. No i tam śpi koło tej antylopy martwej, bo on tam je, tam w pewnym momencie zaśnie, zaczynają się tam gromadzić jakieś szczakale, jakieś hieny, jakieś sępy, zaczynają latać czy coś,
Ale dopóki ten lew właśnie się jeszcze nie naje, no to one jakby tylko mogą z daleka obserwować. Więc on je, później sobie pośpi, później znowu je i tak dalej. W pewnym momencie, kiedy to mięso już zaczyna troszkę śmierdzieć, no to ten lew daje jakby, odpuszcza, no i wtedy na miejsce tego lwa przychodzą jakieś hieny. Hieny, które właśnie no, kontynuują konsumpcję po tym lwie. No ale te hieny też jakby wszystkiego nie zjedzą i tam zostaną jakieś resztki właśnie. Więc później tymi resztkami się zajmą właśnie jakieś tam, nie wiem, jakieś owady, jakieś inne, jakieś mniejsze rzeczy, coś takiego. No i w każdym razie no, trwa ciągle proces właśnie rozkładu tej antylopy. No, że to no, po prostu ten proces rozkładu tej antylopy, on jakby także trwa, kiedy obserwuje się jakby no, później fizjologię tego lwa, no bo wiadomo, że prędzej czy później to ten lew właśnie jak się naje, no to przetrawi, później zrobi kupę. No i ta kupa to też jest jakby resztka po tej antylopie. No ale ta antylopa cały czas jeszcze jakiś ślad fizyczny po tej antylopie jest, no. Więc trwa proces właśnie likwidacji tej antylopy, no i gdzieś na samym końcu właśnie za te resztki, właśnie za ten kał, za to, co tam nie zostało ruszone, czego nie zjadły właśnie lwy, hieny, jakieś tam inne te, no to biorą się za to jakieś mrówki, a po mrówkach to biorą się za to bakterie. No w każdym razie no, mamy do czynienia od jakiegoś takiego dużego, właśnie dużego, silnego samca do jakichś takich małych, właściwie niewidocznych gołym okiem jakichś organizmów, które po prostu kontynuują proces likwidacji. No i podobnie rzecz wygląda dzisiaj ze współczesnym kapitalizmem. To znaczy warto to towarzyszy podkreślić, że kiedyś w PRL-u i nie tylko w PRL-u, a także w krajach Europy Zachodniej, no to w zakładach pracy po prostu wszyscy ludzie będący w jednym zakładzie pracy mieli jednego pracodawcę. Więc jak była jakaś szkoła czy jakaś fabryka, no to tam była, nie wiem, i właśnie sprzątaczki, które też były zatrudnione, więc nie tylko robotnicy, ale i sprzątaczki, jakaś opieka medyczna, jakaś pielęgniarka, jakiś ktoś tam, no w każdym razie ileś różnych właśnie ten i wszystko, wszystkich tych ludzi łączyło to, że oni wszyscy są zatrudnieni przez jednego pracodawcę. Oni wykonują różne prace, ale oni są zatrudnieni przez jednego pracodawcę. I to samo zjawisko dotyczyło właśnie firm kapitalistycznych w takiej Francji, no, że po prostu no, ludzie wykonują różne prace, no, ale po prostu no, mają jednego pracodawcę. No. Z punktu widzenia właśnie obrońców systemu kapitalistycznego to jest coś bardzo, bardzo niebezpiecznego, bo ludzie mający właśnie no, masowo zatrudnieni przez jednego pracodawcę, no to też masowo mogą podjąć strajk, mogą czuć swoją siłę, właśnie swoją solidarność. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlatego to cały ten neoliberalizm, żeby zrozumieć właśnie wszystkie te procesy ekonomiczne no, w kapitalizmie zachodnim mniej więcej od końca lat 70. XX wieku, no to widzimy no, jakąś taką irracjonalny pęd do rozdrobnienia tego, żeby po prostu, no, jak jest jakaś firma, no to żeby tak, no, sprzątanie, a to firma zewnętrzna. Jakieś usługi medyczne, a to firma zewnętrzna. Właściwie, no, nawet ludzie, którzy pracują obok siebie, no to nie mają jednego pracodawcy, bo ten jest zatrudniony przez Agencję Pracy Tymczasowej, ten też jest zatrudniony przez Agencję Pracy Tymczasowej, ale inną agencję, więc oni nie mają takich samych warunków zatrudnienia, nie mają tego samego pracodawcy. Więc chodzi o to, żeby zakłady pracy mające duże załogi rozpieprzyć na jak najmniejsze właśnie podmioty i żeby jak najwięcej tych małych podmiotów miało charakter właśnie firm, czy firm jednoosobowych, czy firm kilkuosobowych. Ja pamiętam no już taki slogan, no, który ludzie powtarzają bezrefleksyjnie,
dotyczący właśnie różnych reform neoliberalnych, że to w latach 90. czy na początku XXI wieku, jak tam się właśnie w Polsce działy różne złe rzeczy i tam co chwila kolejna zła rzecz, no to się mówi, o, bo to wszystko idzie w kierunku właśnie kapitalizmu z XIX wieku. I, no, tylko, że jakby najważniej, żeby jakby sobie uświadomić, co tak naprawdę znaczy właśnie kapitalizm XIX wieku, no to to dopiero my zrozumiemy, o co tu chodzi. No, że ten kapitalizm XIX wieku to jest kapitalizm, w którym nie ma umowy o pracę, gdzie wtedy zatrudnienie wyglądało tak, że po prostu jest jakieś miejsce, nie wiem, jakiś plac, jakaś ulica, gdzie po prostu gromadzą się bezrobotni. No i po prostu każdego dnia rano tam przyjeżdża jakiś człowiek i mówi, ty tamten, wskakuj na furę, jedziesz do pracy, on sobie popracuje kilka godzin, robota się skończy, spieprzaj, no, zapłacę ci za dniówkę i cześć, nie wiadomo, czy my się jutro spotkamy. Takie zjawisko podobno funkcjonuje w Warszawie, gdzie są tam jakieś takie miejsca, gdzie właśnie gromadzą się bezrobotni, często emigranci, często Ukraińcy, no i po prostu ludzie, którzy szukają właśnie ludzi do pracy na budowach, no to tam sobie jeżdżą i że tam właśnie mają tam jakiegoś tam jakąś małą ciężarówkę, jakiegoś busika, no i mówią, ty wsiadaj, dzisiaj będziesz pracował. Więc takie zjawisko już właściwie istnieje, no ale jednak jest to zjawisko nielegalne, bo jest to praca na czarno, a wiadomo, że właśnie te osoby, które myślą o neoliberalnym kapitalizmie, one by chciały doprowadzić do takiego właśnie, do takiego piekła dla pracownika, tak jakby właściwie pracował na czarno, ale żeby to wszystko jeszcze było legalne. No i tutaj należałoby przejść właśnie do takiej kalkulacji ekonomicznej. Jaka jest różnica między małą firmą a dużą firmą i dlaczego w niektórych właśnie branżach, zwłaszcza tych branżach takich nisko, właśnie takich branży niewymagających dużych kwalifikacji, no to taniej jest właśnie zatrudnić taką drobną firmę. Więc pierwsza rzecz jest taka, że no, duże zakłady pracy no to wymagają kadry zarządzającej. Więc ci ludzie, którzy właśnie... co to jest kadra zarządzająca? To są bardzo często właśnie jakieś dzieci ludzi bogatych, którzy no, zostali przez swoich właśnie bogatych rodziców wysłani do jakichś właśnie szkół, właśnie jakiegoś tam zarządzania, marketingu, jakichś innych takich pierdół. Zwłaszcza w Polsce na początku lat 90. to tych szkół powstawało po prostu no, wszędzie. Każdy właściwie także w ciągu kilku lat no, nagle Polska stała się właśnie potentatem w dziedzinie takich bezrobotnych absolwentów właśnie zarządzania i marketingu. No więc iluś różnych menadżerów. W każdym razie no, ci menadżerowie, którzy z tych szkół, szkół zarządzania, oni wynieśli po pierwsze taką, no, takie uwielbienie dla kapitalizmu, pogardę dla ludzi pracy, no, oni także no, sobie no, jasno kalkulują. No, jeśli człowiek pracy, ciężkiej pracy fizycznej jest to człowiek ubogi i oni nim gardzą, to oni sami no, nie chcą być ubodzy. Oni sami no, nie podejmą pracy za byle jakoś tutaj za byle grosze. No. Zwłaszcza, że to są, no nie są to osoby zdesperowane, że oni mają właśnie bogatych rodziców, więc no, mogą tak długo właśnie nie podejmować pracy, aż nie przyjdzie do nich właśnie jakiś tutaj szef korporacji i powie, no dobra, to ty możesz przyjść do mnie i od razu zostaniesz tam wiceszefem, no, czy coś. Więc no, problem jest taki, no, że no, we Francji to zwłaszcza widać, że po prostu no, jest nadprodukcja kadry zarządzającej, że po prostu no, jest, zwłaszcza, że mamy tutaj cały jeszcze ten kontekst rasistowski, no, że po prostu no, takiemu no, w takich właśnie tych branżach przemysłowych właśnie pod Paryżem, zdominowanych liczebnie przez emigrantów, no to tam po prostu no tak się w głowie nie mieści, że może być jakiś właśnie biały Francuz pochodzący właśnie z jakiejś takiej
rodziny troszkę zamożnej, który podejmie jakąś pracę, no właśnie taką brudną, ciężką. To jest robota dla emigrantów, to jest robota dla jakichś tam Polaków czy Murzynów. A on, no to jeśli on już przekroczy bramę właśnie takiej fabryki, to tylko wtedy jako jakiś tam menadżer. Więc oni właśnie idą masowo do tych szkół dla tych menadżerów, wychodzą z tych szkół, przychodzą tam do tej mojej chłodni i od razu właśnie zostają tam szefem jakiegoś najniższego szczebla. No problem jest taki, no, że jest to nieracjonalne ekonomicznie, no, że jeśli jest taki zakład, w którym no, załóżmy 1/4 załogi, no to stanowi kadra zarządzająca i w dodatku ta kadra zarządzająca nie robi tego za darmo, bo jakby no już pomijając, że oni tam nic sensownego nie robią, no to okej, no są pasożyty, które nic nie robią, no, ale oni nie zadowalą się pensją takiego zwykłego robotnika, a nie, to nie, więc oni nie dość, że nic nie robią, to jeszcze chcą zarabiać więcej, no, więc, no i jest tu taka jakby, no, taki paradoks kapitalizmu, no, tego kapitalizmu współczesnego, że po prostu im, no, w ramach tej takiej wrogości i nieufności wobec klasy robotniczej, nie można sobie po prostu pozwolić na taką sytuację, że zostawimy tym robolom właśnie jakąś autonomię. Że nie, jak już jest przynajmniej 10 robotników, to musi być przynajmniej jeden, który będzie ich kontrolował, bo jak nie, to oni zaczną spiskować, to nie będą pracować, będą właśnie sobie leżeć, czy się stoi, czy się leży, czekać na pensję. Tam zawsze musi być, nawet nie 1/10, tam 1/5, no. Przynajmniej na 5 robotników musi być jeden poganiacz. Jakbyśmy mieli przeanalizować właśnie taki wielki zakład francuski w takiej mikroskali, czyli wzięlibyśmy załóżmy 10 osób, no to na tych 10 osób załóżmy mielibyśmy 8 robotników plus 2 członków kadry zarządzającej. Taki członek kadry zarządzającej to będzie chciał przynajmniej pensję 4 razy większą od robotnika. Czyli de facto no to mamy jakby 8 ludzi plus właśnie tych tamtych, to też jest 8. No. Jednostka jakby przeliczeniowa, jeśli chodzi o pensję. Czyli na 10 ludzi jest, no trzeba ich opłacić jakby za 16. Za 16. I jest jeszcze ten problem no, ograniczenia czasowego, no bo jednak duży zakład pracy to łatwo kontrolować, inspekcja pracy go kontroluje, więc wiadomo, że taki robotnik, no to owszem, można go zmusić, żeby został tam godzinę dłużej, 2 godziny dłużej w pracy czy coś, no ale są jakieś tam ograniczenia, które sprawiają, no, że po prostu no, prędzej czy później tego robotnika trzeba zwolnić do domu i w dodatku, jeśli jakiegoś dnia on dłużej zostanie w pracy, to jemu trzeba zapłacić nadgodziny, więc to się nie opłaca ekonomicznie takiego robotnika trzymać, któremu trzeba płacić nadgodziny, więc jakby tutaj są ograniczenia. Taki zakład nie może pracować w sposób nieograniczony. Właśnie są jakieś właśnie ten normowany czas pracy. I praca w nocy kosztuje drożej, praca w weekendy kosztuje drożej. W moim przypadku praca w niedzielę właściwie w ogóle nie wchodzi w grę, gdyż po prostu moja chłodnia w niedzielę jest zamknięta. Są tylko chyba 2 niedziele w roku, kiedy to wyjątkowo będzie właśnie otwarte. 30 grudnia będę pracował. No dobrze, no a teraz to porównajmy właśnie z taką firmą właśnie takiego polskiego Janusza Biznesu. Więc po pierwsze ten Janusz Biznesu, no to on sobie nie nakłada właśnie ograniczeń czasowych. Więc w odróżnieniu od robotnika, który przyjdzie załóżmy do roboty o godzinie 9, wyjdzie o 17 i o 17:01 już swoją robotę ma w dupie, już może o niej zapomnieć, wyszedł, jego to nie interesuje. Jego nie interesuje ta robota do następnego dnia. No to taki szef prywatnej firmy, no to on z tą swoją firmą jest jakby no, związany no, non-stop. On nie może o niej zapomnieć. No taki człowiek właśnie zatrudniający czy swoje dzieci, czy jakichś tam swoich jakichś znajomych, no to nie musi też się tutaj ograniczać różnymi właśnie ograniczeniami wynikającymi tutaj z kodeksu pracy, że może ich zmusić do pracy dłuższej, może ich zmusić do pracy w nocy, może ich zmusić do pracy w weekend.
No i co najważniejsze, taki Janusz biznesu nie potrzebuje nad sobą żadnego zarządcy, żadnego właśnie absolwenta szkoły zarządzającej, który będzie mu mówił, masz robić to czy tamto, a samemu nie będzie nic robił. Więc na tak od tej strony może się wydawać, że właśnie w takich właśnie branżach nie wymagających dużych kwalifikacji, to te firmy, właśnie małe firmy są tańsze. No i tutaj właśnie no, dochodzimy do pewnych absurdów. No, absurdów, jeśli analizujemy właśnie polski kapitalizm i propagandę polskiego kapitalizmu, no to w propagandzie polskiego kapitalizmu no, jest taka sprzeczność, no, że ponieważ nie ma żadnego takiego polskiego koncernu, jakiegoś polskiego monopolu, który byłby właśnie obecny na całym świecie, jakiegoś takiego silnego gracza. I nawet jeśli jest kilku polskich cwaniaków, którzy gdzieś tam próbują grać na właśnie międzynarodowych rynkach, no to jednak oni tam się podpinają pod jakieś inne właśnie europejskie koncerny. Smutna rzeczywistość jest taka, że na polskim rynku rządzą międzynarodowe korporacje i ponieważ właśnie te międzynarodowe korporacje rządzą na polskim rynku, a polscy zwolennicy kapitalizmu rządzą tylko właśnie w polskich mediach, właśnie w polskiej propagandzie, więc oni muszą tutaj doprowadzić do takiego właśnie odwrócenia, no, że tak jak właśnie no, mamy tutaj właśnie takiego wielkiego drapieżnika, takiego lwa, no to nagle właśnie ktoś może nam powiedzieć, że nie, to tak naprawdę nie lew tutaj jest największym drapieżnikiem. Największym drapieżnikiem są mrówki, dżownice, właśnie jakieś tam żuczki gównojady i bakterie. Tą kwestię zostawię sobie na jakiś inny odcinek, no ale możemy to przeanalizować na przykładzie rynku samochodowego, a więc i no, o ile w PRL-u Polska posiadała jakiś tam swój własny właśnie fabrykę samochodów osobowych, był Polonez, były tam samochody produkowane na licencjach Fiata, była Syrenka, była Warszawa, no to no, kontrrewolucja doprowadziła do tego, że właściwie zniknęła polska motoryzacja, co nie znaczy, że w Polsce przestało no, produkować samochody. W Polsce otworzono fabryki właśnie będące montowniami międzynarodowych koncernów, właśnie tam Opel w Gliwicach i tak dalej. Więc oczywiście Polska, w sensie polscy pracownicy pracujący w fabrykach należących do międzynarodowych koncernów samochodowych, których fabryki są właśnie w Polsce, mają jakiś swój wkład w międzynarodową produkcję samochodów, ale przede wszystkim no, tam, gdzie jest widoczny wpływ polskiego kapitału, to nie w produkcji tych samochodów, tylko raczej mamy tutaj cały ten właśnie system właśnie polskich firm, które tam zajmują się właśnie skupowaniem jakichś właśnie samochodów w Niemczech, jakichś, które miały wypadki, jakieś tam właśnie jakiegoś złomu, no i to później jedzie do Polski. Jest tam właśnie jakaś tam firma rodzinna, jakiś tam blacharzy, którzy tam właśnie klepią ten samochód, tam remontują, no i później właśnie go sprzedają. No i oczywiście należałoby sobie zadać takie pytanie no, z punktu widzenia marksizmu i ogólnie no, tendencji kapitalizmu, no, czy jeśli są te firmy polskich Januszy biznesu właśnie sprowadzających samochody, którzy te samochody właśnie tam naprawiają i później sprzedają z niewielkim zyskiem, no to czy wielki kapitał nie mógłby się tym zająć i właściwie, no bo to zawsze jest tak, że właśnie monopole obserwują właśnie działalność małych firm, jeśli tylko jakaś mała firma zaczyna być rentowna, no to oni po prostu bezczelnie wchodzą w ten rynek, no i próbują to przejąć. No otóż nie, no wielki koncern nie są zainteresowane, no bo tutaj no to jest więcej problemów niż właśnie korzyści. No przede wszystkim mamy korzyści no prawne, jakieś takie ten, że sprowadzanie takiego samochodu, no to później wiadomo, że taki samochód, no to jak ma tam miał wypadek, to on po pierwsze może być nieekologiczny, bo on tam już to już jest wiekowy, tam dzisiaj w Unii Europejskiej no to są tutaj bardzo takie restrykcyjne normy ekologiczne, więc takim no, markowym salonom właśnie jakimś tam właśnie jakiegoś Opla, jakiegoś Volkswagena, jakiegoś Citroena, no po prostu no,
no, które się lansują jako firmy ekologiczne, to im nie wypada sprzedawać no, jakichś tam 15 czy 20-letnich rzęchów, których właśnie, no, no, które trują środowisko. No i wiadomo także, że właśnie no, w ramach rozwoju kapitalizmu rozwija się także intensywnie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, rynek pasożytniczy. Więc no, do tej pory pasożyt to się głównie kojarzy po prostu z burżujem, który żyje z pomnażania własnego kapitału, ale są także inne branże pasożytnicze, między innymi właśnie te wszystkie branże prawnicze, a więc po prostu ludzie, którzy poświęcają całe swoje życie na studiowaniu bardzo tutaj skomplikowanych tych właśnie zawiłości prawnych, które właściwie codziennie tam lobbyści robią wszystko, żeby to prawo no, było jeszcze bardziej skomplikowane, właśnie się zmieniało cały czas. No ale tutaj te sprawy sądowe dotyczące spraw ekonomicznych, to jest gigantyczna kasa, tam jakieś wyroki, to w milionach dolarów. Jakiś taki bogaty człowiek, którego stać właśnie na jakichś drogich adwokatów, no to on jest w stanie po prostu, nie wiem, no, kupić nowy samochód i w momencie, kiedy tam będzie miał wypadek, że tam, nie wiem, hamulec nie zadziała czy coś tam, no to on jest w stanie wytoczyć właśnie proces sądowy temu wielkiemu koncernowi i powiedzieć, no właśnie, no, odniosłem obrażenia w wypadku samochodowym i to jest wasza wina, bo wy mi sprzedaliście właśnie jakiś taki wadliwy produkt. No i tutaj może właśnie trwać proces, który zakończyłby się, nie wiem, tam odszkodowaniem w wysokości nie, miliona dolarów dla tego człowieka, który tam nie wiem, stracił nogi w wyniku wypadku. No to wiadomo, no, że na polskim rynku no to coś takiego w ogóle by nie przeszło, że jakiś, nie wiem, jakiś Grzesiek czy inny Czesiek właśnie kupujący samochód, właśnie używany samochód 20-letni właśnie, który miał do tej pory, nie wiem, 10 wypadków właśnie sprowadzony z Niemiec, tam kupił, nie wiem, za 5000 zł taki samochód, który cudem jeszcze jeździ, czy coś tam, no to wiadomo, że on się nie spodziewa, że ten samochód to będzie nie wiadomo jakie cacko, no on tam będzie zadowolony, jeśli on tym samochodem będzie mógł przynajmniej jeszcze ze 3 lata pojeździć. No ale gdyby przyjąć właśnie takie normy prawnicze, no to taki amerykański prawnik to mógłby właśnie wszystkich tych polskich producentów tych właśnie sprzedawanych samochodów, właśnie tych klepanych, no to mógłby ich wszystkich jakby wykosić z rynku, tylko problem jest taki, że to jest nieracjonalne z punktu widzenia takiego prawnika, bo wiadomo, że te kwoty, o które on by ich oskarżył, oni by nigdy w stanie nie byli mu zapłacić. No więc po prostu oni sobie mogą funkcjonować gdzieś na takim marginesie jako po prostu no coś, czego nawet się nie da złapać, bo gdyby to się dało złapać, to kapitał by się za to dobrał. No a tak samo jak nie możemy złapać bakterii, no wiemy, że po prostu no jakieś tam resztki mięsa są konsumowane przez bakterie, czy przez jakieś tam owady, czy coś. O ile owady jesteśmy jeszcze w stanie dojrzeć właśnie gołym wzrokiem, no to już bakterie, to trzeba mieć mikroskop. W takim idealnym modelu teoretycznym, gdyby człowiek był maszyną i całą właśnie wydolność ekonomiczną człowieka można byłoby porównać do wydolności maszyny, no to takie firmy, właśnie takie drobne firmy, one mają jeszcze jakiś tam sens ekonomiczny. No bo można wykazać, że po prostu taka firma, która właśnie nie zatrudnia kadry zarządzającej, która pracuje dłużej, no to jest tańsza niż właśnie firma, duża firma właśnie, która tam ma pracowników etatowych, ma kadrę zarządzającą. No problem jest jednak taki, no, że taka firma ona może funkcjonować tylko i wyłącznie gdzieś tam na marginesie właśnie ekonomii. Że to ona nigdy nie jest w stanie właśnie brać poważnych zleceń. No bo co by się stało, gdyby taka firma wzięła poważne zlecenie? Że załóżmy jakiś tam, nie wiem, Czesiek zajmujący się, mający tam dwuosobową firmę remontową, który tam, nie wiem, wystawia ogłoszenie na internecie. No i mówi, no nie wiem, glazura, terakota, hydraulika czy coś tam. No i tam zgłasza się do niego jakiś ziutek i mówi, słuchaj, ja tutaj mam właśnie do wyremontowania moją kuchnię, czy tam łazienkę. No i tam się spotykają, ten mu przyjdzie, powie, dobra, to ja ci to zrobię w miesiąc. Ja ci to zrobię w miesiąc, tam się wstępnie umówią na jakąś kwotę.
tam wstępnie podpiszą jakąś, nie wiem, umowę nawet. Czasami podpisują umowę, zazwyczaj to jest na gębę, ale czasami to, się, to jest też umowa. No ale oczywiście w ciągu tego miesiąca, jak się wykonuje taką pracę, no to może dojść do jakichś właśnie problemów. Problemów, milion problemów można sobie wyobrazić. No pierwszy problem to wiadomo, że sam ten szef, który po prostu no nie dość, że bierze zlecenie, no to jeszcze by się rozchorował. On jakby jest pracującą osobą, więc on sam kładzie tą glazurę, no to wiadomo, że jak on się nie rozchoruje, to on tej roboty nie wykona. No to taka normalna firma, no to po prostu ma chorego pracownika, no to ona tego chorego pracownika wysyła na zwolnienie lekarskie, on się tam leczy, idzie do szpitala, coś tego, tamtego. Nikt nie niepokoi tego człowieka, a w tym czasie ta firma sama się jakby zastanawia, jak tego człowieka zastąpić. No więc tam albo zatrudniają kogoś innego na jakąś tam właśnie umowę na zastępstwo, albo biorą człowieka z agencji pracy tymczasowej. Jednym słowem, jeśli mamy do czynienia z poważną firmą, która ma poważne zlecenie, z którego za niewywiązanie się z tego zlecenia grozi jej duża kara finansowa, to ona po prostu tego pracownika w ten czy inny sposób zdobędzie i zlecenie zostanie zrobione na czas. W przypadku takiej małej firmy, no to jak jest taki właśnie gościu, który się rozchorował i albo on się rozchorował, albo jego jedyny pomocnik się rozchorował, albo ktoś z członków rodziny się rozchorował i on musi się tym człowiekiem zajmować, no to on po prostu zaczyna tam mówić i słuchajcie, proszę pana, no ja tutaj rozgrzebałem wam łazienkę, ale nie mogę wam w tej chwili skończyć roboty. Jeśli jego zleceniodawcą jest ktoś, jakaś taka, nie wiem, rodzina robotnicza, która właśnie wzięła kredyt z banku, ludzie, którzy właściwie nie mają żadnych środków, są właściwie spłukani, bo wzięli kredyt na zakup mieszkania, no, wzięli jeszcze jakieś, wysupłali jakieś resztki na to, żeby to mieszkanie wyremontować. No i w międzyczasie ciężko pracują, nie mają właściwie żadnej rezerwy finansowej, to oni nawet nie są w stanie jakby się z tym człowiekiem kłócić, bo co oni są w stanie zrobić? Oni mu nie wytoczą procesu, gdyż no, przy ewentualnym procesie no, koszty tego procesu no, są większe niż ewentualny zysk. Więc poza oczywiście jakimiś skrajnymi przypadkami, no to zazwyczaj kończy się to jakąś tam formą dogadania, jakoś tam, no, czy ten człowiek powie, dobra, nie jestem w stanie wykonać zlecenia, oddaję wam pieniądze, czy tam, nawet on może nie wziąć pieniędzy, że on po prostu, no, ileś rzeczy po prostu, robotę tak jak zostawił, to zostawi i tyle, i się zmyje. No ale to wiadomo, że to może jakby następować tylko w takich relacjach międzyludzkich właśnie, między jakimś właśnie, jakąś rodziną, a jakimś takim, no, jakąś małą firmą. No. To co mu grozi, to że ci mu będą później w internecie gdzieś tam bruździć, no to on co najwyżej zmieni miasto, no i zmieni miasto, zmieni numer telefonu komórkowego i może rozpocząć swoją działalność właściwie od zera. Może zmienić miasto, może pojechać do Anglii, może pojechać do Niemiec, może tak się przenosić właśnie po różnych miastach w Unii Europejskiej, no i tak sobie kontynuować właśnie taką działalność tam remontowo-naprawczą, gdzieś na marginesie właśnie, zawsze gdzieś tam na internecie, czy z polecenia, czy jakiś znajomy tam mu właśnie jakieś kontrakty załatwi. To znaczy nie kontrakty właśnie, to nie są kontrakty, to są takie zlecenia, no bo to takie kontrakt to jest coś, co poważnie by znaczyło, bo gdyby on podpisał kontrakt z jakąś taką dużą firmą mającą swoich własnych adwokatów, to oni by tego człowieka po prostu zniszczyli, on by się rozchorował, to nas to nie obchodzi, że ty się rozchorowałeś. Ty masz skończyć zlecenie na 30 września, 1 października ty nam płacisz karę 50 tysięcy złotych człowieku. No i dobrze, tak gadam i gadam o tych małych firmach. Pora byłoby przejść do jakiejś konkluzji, więc przede wszystkim pierwszą konkluzją, jaką chciałbym powiedzieć wam, towarzysze, jest to, że jest to temat bardzo, bardzo ciekawy, bo to właśnie ta taka drobna polska przedsiębiorczość jest tą taką bazą społeczną, no, tych wszystkich naszych wrogów politycznych, bo ci właśnie ludzie, którzy tam, nie wiem, no, ma jakiś tam warsztat trzyosobowy, zatrudniający się trzyosobowy, to on, nie wiadomo czemu, on się próbuje kreować na naszego wielkiego przeciwnika.
I oczywiście, no. Znaczy, on raczej próbuje się kreować na tego przeciwnika, samemu sobie pochlebiając, bo on jakby wychodzi z założenia: aha, to jeśli komuniści nie lubią burżuazji i ja nie lubię komunistów, to komuniści mnie nie lubią, a więc to znaczy, że ja, osoba posiadająca własny warsztat, zatrudniająca 3 osoby, no to jestem burżuazją, to mnie to nobilituje, bo ja zawsze marzyłem o tym, żeby być burżuazją. Wszyscy moi sąsiedzi uważają mnie za jakiegoś takiego, no, dorobkowicza, biedaka. A tutaj znajdę właśnie komuchów na kanale Towarzysz Michał. Powiem im, że żyję z wyzysku 3 osób i oni nagle przyczepią mi etykietkę właśnie wroga ludu, no takiego. No i że będzie mógł sobie powiedzieć: o, to ja jestem prawie jak Chodorkowski. To, co mnie interesuje, to taka uczciwa dyskusja, uczciwa rozmowa, podsumowanie wszystkich rzeczy, które wiemy dotyczące małych firm w Polsce, także ich bilansu ekonomicznego, no bo po prostu, no, żygać mi się chce i cały czas jakby jestem bombardowany takimi informacjami, że ci wszyscy obrońcy wolnego rynku, obrońcy kapitalizmu, którzy stawiają na tą przedsiębiorczość, oni tak bardzo zwalczają właśnie interwencję państwa w gospodarce, a równocześnie, no, gdy tylko to państwo właśnie, które na każdym kroku właśnie wspiera te drobne firmy, no bo ludzie rządzący polskim państwem burżuazyjnym chcieliby społeczeństwa, w którym 100% polskich obywateli to są właśnie, no, ludzie na takim samozatrudnieniu. Że najlepiej, żeby po prostu wszyscy Polacy to byli tacy ludzie, którzy nie mają stałego źródła dochodu i tak jak kiedyś właśnie ludzie właśnie każdego dnia idą na rynek i czekają, czy przyjedzie jakiś właśnie dobrodziej pracodawca i znajdzie jakieś prace. Tak samo, żeby właśnie, no, wszyscy byli, mieli własne firmy, każdy wystawia swoje ogłoszenie: robię hydraulikę, robię coś tam, sprzątam tego, i on tylko czeka, aż łaskawie ktoś do niego zadzwoni. Czy będzie zlecenie, czy nie będzie zlecenia? Ponieważ jednak ludzie nie palą się do zakładania własnych firm, no to te firmy są dodatkowo właśnie tutaj, no, kreowane poprzez, no, nieustające i niekończące się właśnie transfery finansowe z budżetu państwa. Po prostu ciężko pracujący ludzie płacą podatki właśnie gdzieś tam pracujący na etacie i te pieniądze później, zamiast do nich trafić w formie, no, czy godnych emerytur, czy jakichś innych świadczeń społecznych, no to one regularnie idą właśnie do, czy to do dużej burżuazji w formie ulg podatkowych, czy to właśnie do tych właśnie tych szaraczków. No bo jedną rzecz trzeba powiedzieć uczciwie, no, że tamci ludzie, kiedy mówią o sobie: o, ty tutaj jesteś nierobem, ty tam siedzisz we Francji, pracujesz 35 godzin w tygodniu, ty jesteś nierobem, ja jestem prawdziwie ciężką osobą, osobą ciężko pracującą, ja wstaję o 4 rano, ja o 5 rano jestem na bazarze, kupuję tam to, tamto, sramto, później, nie na bazarze, w jakiejś hurtowni warzyw, ktoś tam, ja później jadę na bazar i jestem tam od 6 rano do, nie wiem, 20 wieczorem, później zawożę swoje coś tamtego, tamtego i następnego dnia znowu to samo, ja w 2 dni pracuję tyle, co ty w tygodniu i ty jeszcze narzekasz, ty nie wiesz, co to jest ciężka praca. Polski kapitalizm stać na to, znaczy nie stać, no, ale za wszelką cenę próbuje właśnie wysupłać jakieś tam fundusze na to, żeby takich ludzi opłacać. I istnieje takich idiotów właśnie, którzy są w stanie sobie narzucić właśnie jakiś taki, no, zmusić się do, nie wiem, pracy 100-godzinnej pracy w tygodniu. No to jest taki bat na pracowników, no, mówię, patrzcie, tamten wstaje o 4 rano w niedzielę i pracuje, i on tak przez 7 dni w tygodniu, no, on nie ma w ogóle żadnych świąt, tak, a ty tylko od soboty do soboty, od soboty niedziela, weekend, to święta, tego, cały czas nie chcesz pracować, a prawdziwie ciężko pracujący to są właśnie ci kowale własnego losu, ci przedsiębiorcy. Więc taka jest wizja propagandowa, tylko, no, nie mówi nam się o kosztach tego wszystkiego. Po pierwsze, o kosztach. Ile oni dostają pieniędzy właśnie w formie dotacji? Jak bardzo oni są tutaj wspierani poprzez ustawodawstwo, żeby po prostu
uchronić ich jako taki skansen przed wielkimi korporacjami. Szczególnie dotyczy to właśnie kwestii handlu. No a po drugie należałoby przeanalizować bilans jakiejś takiej innowacyjności tego polskiego kapitalizmu, no bo cały czas to się właśnie mówi, że o, bo te właśnie drobne firmy to są innowacyjne, no bo Bill Gates w garażu właśnie stworzył Microsofta, no nie wiem, czy Steve Jobs tam, nie wiem, stworzył Apple, że w garażu wszystko, że wystarczy mieć małą firmę w garażu i od razu będzie z tego międzynarodowy koncern. To ja wam zadaję pytanie, ile w polskich garażach powstało Microsoftów? Ile takich międzynarodowych koncernów? Ilu właśnie z polskiego garażu wyszło polskich Bill Gatesów? Więc towarzysze, zachęcam do dyskusji. Zachęcam do dyskusji różnych antykomunistów. Wklejajcie mi tutaj różne właśnie statystyki, dane i tak dalej. I postaram się w przyszłości zrobić właśnie, nie tak jak dzisiaj, właśnie takie różne rozważania po pracy zmęczonego człowieka, właśnie pracy, który przepracował całe 7 godzin, tylko właśnie nagramy taki cykl właśnie ośmieszający tą taką drobną polską przedsiębiorczość i jej ideologię, neoliberalizm. Pozdrowienia, towarzysze.